Wiem, że w Polsce jest już okej, z tego co czytałam na internecie, nie jestem pewna, ale wiem, że normalnie sobie już żyjecie. W Anglii jeszcze tego nie mamy, więc tak naprawdę siedzimy w domu cały czas. Ale postanowiłam, że wam pokażę mój codzienny makijaż, bo to nie jest nic specjalnego. Bez zbędnego przedłużania zapraszam dalej do oglądania. To, co tutaj widzicie, jest to lustro. Muszę mieć lustro, żeby się widzieć. Jeśli widzicie moje włosy, przepraszam za nie. Wczoraj musiałam zbierać pranie w deszczu, bo zaczął strasznie padać. Miałam mokre włosy i potem wzięłam je w koka, zawiązałam. Nie wiem, co myślałam. Że nie prostuję włosów teraz, bynajmniej staram się nie prostować, żeby po prostu te włosy trochę odżyły. Więc takie muszą być. Więc no. Więc zaczniemy od spięcia włosów, bo nie chcemy, żeby nam włosy były w twarzy. Ogólnie chciałam powiedzieć, że będzie vlog. Już w sumie nagrywam go już bardzo długi czas. Zaczęło się moją wyprowadzką z Londynu i podróży do Londynu. I potem stwierdziłam, że będę robiła reakcję na żywo na moje wyniki, za moje wypracowania i co to ma być. Vlog był w ogóle bardzo krótki. Stwierdziłam, że po prostu zrobię relację na żywo. Relację na żywo? Reakcję. Zapisu zareaguję dla was na żywo. Na moje wyniki ze studiów, ponieważ jak nie wiecie, studiuję w Londynie i właśnie skończyłam pierwszy rok. Dzisiaj akurat mam kolejne wyniki. Mam coś bardzo złe wrażenie, że w ogóle zdałam ten pierwszy rok, więc zasubskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć vloga i się dowiedzieć, czy zdałam. Więc zaczniemy najpierw od pielęgnacji. Ja mam takie trzy etapy tej pielęgnacji. Więc pierwszy step, nie wiem czy słyszeliście o tej marce, jest to The Ordinary. Jest to olejek z takim kwasem. Ale tak wygląda. Tak wygląda. Jest bardzo fajnie. Jak widzicie, moja cera nie jest najlepsza. Ale to wszystko co robię zaczęło mi powoli pomagać. No ale tak, więc po prostu co ja robię jest to, że nakładam. Jak widzicie, jest bardzo gęsta konsystencja. No i normalnie. No. I rękoma wdzieram. Zanim nakładam te wszystkie kremy, myję zawsze twarz, a przed twarzą zawsze myję ręce, bo ostatnio czytałam, że. Nie wiem, co czytałam, ale coś tam było, że trzeba myć ręce, zanim się myje twarz, bo to bakterie i tak dalej. I powiem wam, że w sumie zauważyłam zmianę w mojej skórze, odkąd zaczęłam tak robić, więc nie wiem. Więc kremu używam z Aleja Skin. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest ta słynna marka, która ma tą maseczkę na twarz, która pozbywa się trądziku. Jak widzicie, nie w mojej sytuacji, nic nie pomaga. Już się poddałam, powiem wam, bo byłam u dermatologa. Próbowałam powiedzieć dermatologa. Nieważne. I byłam na tabletkach, miałam specjalny krem. I nic. Okej, powiem wam, że trochę się stresuję tymi wynikami. Może dlatego ten trądzik nie chce zejść i po prostu jest coraz gorszy. W sumie ja się zawsze stresuję, nawet nie wiedząc, że się stresuję. Co nie robi w ogóle sensu, no ale trudno. I następnie używam Mario Badescu. Na pewno słyszeliście o nim. I no tyle. I możemy zaczynać makijaż. Przybliżyłam was trochę, więc widzicie trochę lepiej moją cerę. Ja ogólnie zaczynam od brwi. Ja wiem, że ludzie zaczynają zazwyczaj od podkładu i tak dalej, ale ja zaczynam od brwi i zaraz wam powiem dlaczego. Ja używam żelu do włosów, do moich brwi i dlatego. Zaczynam po prostu od dołu brwi. Wtedy robię żelem. Ten produkt się tak rozchodzi. I do tego używam pomady
z Revolution Pro i jest w odcieniu taupe. Taupe? Ok, więc jak już użyłam żelu, po prostu wezmę swój korektor i trochę wyczyszczę brew, więc tak zrobimy. Więc tak wygląda moja brew po zrobieniu. Po prostu pójdę zrobić drugą brew, przynajmniej spróbuję zrobić drugą brew poza kamerą. Tak wyglądają brwi, nie są podobne. Ta brew mi zawsze najlepiej wychodzi, ta w ogóle włoski mi nie chcą się układać. Ale jak zaczęłam robić tą brew, to akurat dostałam wiadomość, że moje wyniki wyszły, że już są dostępne 5 godzin wcześniej, więc się tego nie spodziewałam i zaczęłam się bardzo stresować. No jeśli chcecie się dowiedzieć, czy zdałam to wypracowanie, to czekajcie na vloga, który będzie w następnym tygodniu. Mam nadzieję, bo wszystkie wyniki będę miała w następnym tygodniu już. Będę próbować teraz o tym nie myśleć i przejdziemy dalej do podkładu. Produkt z The Ordinary, na pewno słyszeliście, wiem, bardzo małe opakowanie, ale jest bardzo tanie. Zapłaciłam z 5 czy 6 funtów za to. Mi się zdaje, że to jest, kosztuje mniej niż 50 zł. 5 funtów, ile to jest 5 funtów? 25 zł? 30? Bardzo fajny podkład, więc tego będziemy używać. Jak widzicie, ma niesamowite krycie. Jak na taką cenę, to jest jeden z moich ulubieńców. Bardzo długo się zastanawiałam, czy będzie warto, ale powiem wam, że to jest jeden z najlepszych podkładów, jakie używałam za taką cenę i takie krycie. Wiem, że jeszcze tutaj coś tam widać, ale mi to nie przeszkadza. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, to podkład jest w kolorze 1.1N. Boże, teraz jak wiem, że te wyniki są, ponieważ podłączyłam telefon do laptopa i używam laptopa jako obiektyw, podgląd znaczy się. I widzę każdą wiadomość, która przychodzi na moim telefonie i po prostu widzę, że ludzie piszą swoje wyniki. Powiem wam, jest taka okropna pogoda, że się dziwię, że jakieś światło w pokoju mam. Korektor, którego używam, jest to L'Oreal Infallible Wasn't Concealer. I to jest ten sam korektor, którego używam, żeby robić brwi. Od razu jak wklepię ten korektor w moją twarz, to od razu nakładam puder, żeby mi się ten korektor nie... No, wiecie, o co chodzi. Puder, którego używam, jest to takie coś, no nie wiem, The Original. Nie mam pojęcia, tak wygląda. Uwaga. Używam tej samej gąbki, ale po prostu używam tego końca. No i jak już zrobiłam pod oczami, to po prostu zrobię to samo z całą twarzą. Tak wygląda moja cera. Jeśli chodzi o moją kolejność, jak nakładam makijaż, ja wiem, że jest dziwna. Ale teraz przechodzimy do rozświetlacza. Rozświetlacza, którego będziemy używać, to Maybelline Face Studio Chronic Stream. Nałożymy to w różnych miejscach, na przykład tutaj i tutaj. Jeszcze nałożę trochę w kąciku. Na nos. Nad ustami. No i oczywiście na kościach. Policzkowi? Musicie mnie nauczyć polskiego, bo ja nie wiem. Maskara, której używam, jest to Volume Million Lashes. Tak wygląda.
Wow. Czy widzicie tą różnicę? Wow. Nie, mam ostatnio jakąś obsesję na punkcie białej kreski i po prostu nałożę ją na dolną linię wodną. Pamiętam. No i ostatnie jest to pomadka. Używam tych dwóch produktów. Jeśli widzieliście mój haul, to wiecie, co to są za produkty. Tych użyję. Prowadzę się. W kolorze. Kaszmir. Teraz kolejny produkt, jaki to mam, to też jest Revolution kolor. Nie wiem, jaki kolor. To 36. Tylko nakładam na środek. Wyglądam teraz jak inny człowiek. Więc tak wygląda mój codzienny makijaż. Jak widzicie, nic specjalnego. Ja i tak nie mam gdzie wychodzić. Więc tak by wyglądał makijaż, jakbym gdzieś miała wyjść na co dzień. Jeśli wam się spodobał, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Skomentujcie. Nie wiem co, ale skomentujcie byle co. Porozmawiajmy razem w komentarzach. I zasubskrybujcie, bo za tydzień wstawiam vloga z wyprowadzki z Londynu. I wyniki. Moje pierwsze wyniki ze studiów z mojego pierwszego roku, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, czy zdałam, bo ja w sumie też bym chciała się dowiedzieć, to zapraszam na mój kanał za tydzień. Byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się film spodobał i już skończę gadać. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.